Jak wiecie, Klaudia robiła jakiś czas temu mydełka. Bardzo fajnie to wszystko dziewczynie wyszło, a ponieważ ja nie chciałem być z tyłu, ja jestem tą osobą, która ciągle wymyśla, jak może być lepiej, bo to jest moje ulubione zadanie, kreatywność. Stwierdziłem, jakby pokazało nam to, że my mamy tam kilkadziesiąt mydełek rozłożonych, a kompletnie już nie mamy miejsca, wiecie, one są na zamrażarce, na stole naszym tym roboczym. No jakby na takiej jednej tacce mieści się tylko 12 mydełek i dojrzewają one 2 miesiące, więc możecie sobie wyobrazić, jak szybko nam się ta po prostu powierzchnia kończy. Chcemy taką zrobić dojrzewalnię, teraz horyzontalną, przepraszam, wertykalną, horyzontalne, to ja będę jak się skończę. Pomyślałem sobie, że te wszystkie siatki właśnie są z nierdzewki, są wszystko co tu widzicie to jest stal nierdzewna, tak żeby nie weszło w jakąś reakcję, że zrobię coś na zasadzie półeczek. Te półeczki będą w ten sposób tu łapane śrubkami i podkładkami, żeby to wszystko wzmocnić i będę budował co 15 cm następną półkę. Prosta robota, mam nadzieję, że będzie to na tyle sztywne, że jakby będę zadowolony. Już widzę, że tutaj to nie może być, tylko musi być o jedno dalej ząbek. No i w tym momencie zajmie nam to tyle samo miejsca co 12 mydełek, a wejdzie chyba około 8 półek. Także będzie można po prostu 100 mydełek będzie mogło sobie dojrzewać cały czas. Jest to prosta robota, ale bardzo taka czasochłonna i mega psychicznie wykańczająca, bo każdą tą śrubkę z samej góry będę musiał sprowadzić na sam dół i tak każdym razem po dwie śrubki na każdą tackę, nakrętki przepraszam, na każdą tackę. Oczywiście jak już będę blisko szczytu, szczytowania będzie najlepiej. Wiemy, ty lubisz szczytowanie. Szczytowanie też lubię, ale szczytowanie bardziej. Dobrze, ty teraz kręć mój drogi. Powinienem to zrobić odwrotnie, wiecie co, ja już widzę, że to jest właściwie bez sensu, bo ja powinienem... Dlaczego? Powinienem sobie tutaj, wiesz, nakręcić masę śrubek i je później... A nie, nie nakręcę. Nie, no ale nie przejdą. Nie przejdą. No, nie przejdą. No, dobrze. No, taka właśnie będzie robota. Tak. No ale wiesz, to Klaudia robi mydełka, a ty robisz to. No, tak. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No mam nadzieję, że to nie jest głupi pomysł, bo narobię się jak wariat. Tanie to też nie było, no bo to wszystko nierdzewka. Wiadomo, wszystko co z nierdzewki już ma jakby inne koszty, no bo no, stal jest chyba droższa. No dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także do zobaczenia mniej więcej za tydzień czasu. Na pierwszym koszyku jak widzicie, tam jeszcze 4 zostały śruby. Także ja chciałem 2 takie... A dystans dałeś, kochanie? Co? Aha, nie, bo to... Nie, dystansów najpierw... nie ma. To nie jest dystans. To były takie właśnie śruby łącznikowe. Pokaż mi to, bo zabrałeś. No, takie nakrętki łącznikowe, ale chyba nie będziemy, bo wtedy bym musiał mieć ten stojak 2 metry, a my chyba łatwiej będzie zrobić... Dwa po metrze, tak. Ale wiecie, jakby od jednej osoby przesyłka już była wpłacona, to nie są drogie rzeczy, pojedyncze, nie wiem, 10 zł chyba te 4 kosztowały. Pomyślałem, że lepiej mieć niż nie mieć. Bo jakbym miał później, zmienił zdanie, chciał jeden zrobić wielki wieszak, no to by było ciężej. Daj mi tutaj dojść do samego, zobaczymy, czy to się w ogóle usztywni. Dobrze. Czy to w ogóle jest jakiś sens? Tak, czy to mnie złapie, żeby być sztywne, bo to jest najważniejsze. Okay. Ale powinno, bo nie wiem dlaczego miałoby nie być. Są podkładki, łapię tu 4 te pręty. Mm-hmm. Powinno być dobrze. Stabilne. Wiesz, że to będą generalnie fajne koszyki. Troszkę małe faktycznie, wiecie, jakby były większe tacki, to pewnie bym wziął większe. No ale nie znalazłem, bo są takie rzeczy, ale nie z nierdzewki. A jeśli są z nierdzewki, to już zaczynają tyle kosztować, że wolałem te najtańsze kupić. Które i tak nie były tanie.
No i dobra, zobaczymy teraz. Teraz zobaczymy, jak to się sprawdzi ta pierwsza chociażby. I co? Sztywne. Pewnie, będziesz... I to jeszcze, wiesz, ja to tak rękoma tylko spopatrz, klawia. Genialne. Nie no, po prostu jestem... Wiesz, i to nie będzie nic takiego dyngania, bo zaraz każda następna zrobi to... Tak. Będziesz miał no, szkielet, prawda? Ale jesteś z siebie zadowolony. No. Sam wymyślił, sam pokupował i sam zmajstrował. No. Widzicie? I teraz następna tacka, wszystko tak samo robione. Ależ to wygląda. Klawia, to jest produkt właściwie jak do sprzedaży, co nie? Że naprawdę, wiesz, ładny kolor, wszystko tak jakby z tego. Patent Marcin, ja. Marcin Przyziemny. Dobrze, idź po żabkę, lepiej żabciu. Kumaj. Rób to, co kochasz, nie ma innej możliwości. Rób to, co kochasz, nie daj się obojętności. Rób to, co kochasz, ode mnie masz wsparcie. Rób to uparcie. Rób to, co kochasz, nie ma innej możliwości. Rób to, co kochasz, nie daj się obojętności. Rób to, co kochasz, ode mnie masz wsparcie. Tylko rób to uparcie. Cześć, chcieliśmy wam taki mały update zrobić o gąskach, te co wczoraj kupiliśmy. Będzie to szybko trwało, bo jest dzisiaj potwornie zimno. Wyobraźcie sobie, jest tak blisko przymrozku. Mimo że słońce świeci, więc słońce jeszcze pół biedy. Chyba, że wejdziemy do środka. Jedno z nas wejdzie, a drugie... A ja cię już nie otworzę. No dokładnie. Otwieraj. Co, wy wszystko wypiły gąski? Wiesz co, jakaś ten pojemnik jest taki dziadowski, wody nie nalewa, wiesz? Ale co, woda nie jest? Woda jest, możesz... ale się nie chce jakby wyciągnąć. Chodźcie gąski, nie bójcie się. Trawkę dzisiaj dostały, tak. To chyba dużo za dużo jak widzę, ale poskubały, bo tego było dokładnie. Znacznie więcej. Jedzonko widać, jest. Ruszone jest. No i macie te malutkie pyskraki. Chodźcie, wy się o swojej strony może będziesz miał, masz dłuższe ręce. Kawałek dalej wam pokażę, ale to jest tak na szybciutko. I spadamy, bo tutaj jest nawet całkiem przyjemnie, ale to Klaudia wieje wiaterek, tak, dobra. Także przepraszamy was, ale... Przepraszamy, to było takie króciutkie. Mają. Wszystkie żyją, wszystkie mają się dobrze i wszystkie przestraszone. Także widzicie, są zdrowe, wszystkie całe, tam jeden jest taki znacznie mniejszy, no tak, ale jadły trawkę. Powiem ci, że faktycznie chyba różnica jest z tygodnia, różnica bym powiedziała. Dojdą, bez różnicy. Pytaliście się nas, ile takie gąski kosztują, więc... Gąski około 30 zł, dorosła gęś, taka już praktycznie chyba do uboju, można powiedzieć, to kosztuje 150 zł, żywa, mówimy o żywym. Tak. Kury widzieliśmy, na przykład farmowe, takie wiecie, no wyglądały trochę, powiedziałbym, słabo, wyskubane i takie, które się pierzyły, to kosztowały 20 zł. Nie wiemy do końca, ile kosztują z jajkiem, ale podejrzewam, że w granicach 450 zł ceny. Natomiast pytaliśmy się o perliczki i perliczki kosztowały 70 zł. 70 zł, tylko że to były ale to już były już z tymi główkami, z tymi rogami, więc one już mogły mieć też jajko znosić. Tak, dokładnie. Pamiętam, my dwa lata temu kupiliśmy nasze perliczki wtedy. Ale młode. Młode, to my płaciliśmy chyba 30... A nie 25 zł, coś takiego? Około 30 zł. Perliczka słuchajcie. Generalnie nie jest tanim ptaszkiem. Jest dużo rzadszym, ale uważamy, że wspaniałe. My też myślimy o perliczkach, może tam jeszcze jakieś 3 sobie kupimy. Pyszne jajka, pyszne mięso, ale przede wszystkim kleszcze i różne robactwo bardzo dobrze wyjadają. To są tacy i niesamowicie czujne. Mają wiele dobrych cech. Gorsze są samce perlików, bo są cholernie głośne. Robią wszystko to samo. Oprócz jajek. Dokładnie. Ale są głośne. A, i jeszcze ja tutaj chciałam tak małe sprostowanie dać. Widzieliście ujęcia, jak ja mówiłam o kogucie brachmie. Oczywiście kunguty nie znoszą jajek. Tylko jakoś tak Klaudia szybko leciała. Wiecie, był tłum, mnóstwo ludzi i faktycznie może się nie za bardzo skupiłam. Więc koguty nie noszą jajek, tylko kury. Ale na załączonym obrazku w filmie o giełdzie z giełdy ptaków mieliście koguta brachmę. Tak, można to jeszcze inaczej powiedzieć, tak? Że koguty noszą jajka, ale nie znoszą jajek.
Aha, noszą. A tak, bo jakiś jeden komentarz był, że tak jak koguty noszą z drabiny, czy co to było? No, z drabiny, jak schodzą. Jak schodzą. Dokładnie. Dobra. Dobrze. Kury, jak widzicie, teraz trzymamy w zamknięciu, nie są na zewnątrz, jest cisza i spokój. A dlaczego tutaj gąski, wszystko pozamykane jest? Dlatego, że nastała już wiosna i jest czas na odrobaczania. Nam zależy, żeby wypiły cały ten płyn, który my dajemy na robaki, te lekarstwo, i wyjdą dzisiaj dopiero o godzinie pierwszej. Dostały do środka ten Flimabend, tak? Flimabend, jak to się nazywa? Ciągle Flimabend. Tak, i one dostały, to już jest drugi raz, tydzień temu dostały pierwszy, teraz jest drugi raz. No i trzymamy je. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gęsi i kaczki potrzebują dużo wody i pić. One wszystko rozchrapują i te lekarstwo się marnuje. My sądzimy, że one nie trafia do kur, a zależy nam, żeby po prostu one wypiły tą swoją porcję, żeby je... Także my chyba, przynajmniej w naszym, tak jak u nas jest to wszystko ułożone, my będziemy już zamykać kury i będziemy, powiedzmy, wypuszczać o 12, pierwszej na zewnątrz, żeby się jak najwięcej wypiły tego dziadostwa. W szczególności, że on nie jest smaczny i one też to niechętnie piją, to szukają kału, szukają wszystkiego innego, także no. Koguty, zmuszamy je. Większość kogutów wyrzuciliśmy. Tak, połapałem jeden tylko został, więc większość kogutów jest na zewnątrz. No a kur, a jeszcze jest jeden plus tego wszystkiego. Te kury, które zawsze nawiewały i w sianku znosiły i Grażynka w budzie dla psów, zmuszone zostały do zniesienia jajek w środku. Ciekawa jestem, ile będzie jajek. To może dzisiaj się w końcu dowiemy, ile faktycznie mamy jajek dziennie. No, takie dwa dni pod rząd, co nie? I będzie dobrze. Zobaczę pod spodem, czy nie ma jakiegoś jajka, ale tutaj ostatnio już nie było. I co? Popatrzcie, jak moje dzieło powstało. Skręcałem je kilka godzin. Fajnie, kolega mi umilał rozmowę. To sobie gadaliśmy przez telefon, a jak kręciłem. Strasznie dużo śrubeczek tutaj musiało być wkręconych. Ale wyszło ładnie. Wszystko, tak jak mówiłem, już jest z nierdzewki, łącznie ze śrubami, z podkładkami, z nakrętkami. Także no troszeczkę jeszcze, nie wiem czemu to się tak troszkę chwieje. Gdzieś musiałem coś zgubić, jakąś linię, ale to jeszcze przyjdzie czas, żeby to wszystko jakby, wiecie, jeszcze wypoziomować. No, nie myślałem, że wyjdzie, liczyłem linijką, ale wiecie jak to jest, jak tutaj macie dokładnie równo, tutaj wam ucieknie pół milimetra, tu pół i akurat wychodzi, że na górze jest troszkę krzywo. Wiecie, stoi wszystko zajebiście, ale jakby na moje standardy mogłoby być lepiej. Dobra mama, przekładamy w takim razie mydełka. Tu mamy bawełniane, fajne tetry. Obiecujemy wam, kochani, że są nieużywane. Patrzcie, tutaj wszystko jest pięknie przykryte. O, żeby, no wiadomo, bo zawsze jakieś tam delikatne drobinki kurzu mogą być. No mydełka się kurujące. Niektórzy wiem, że przybierają nogami i czekają na nie. Ale jeszcze, no troszeczkę. Pierwsze mydełka, które robiłam, miałam zapisane, to było 8 kwietnia i one się znajdują się tutaj, tak, następne właśnie tutaj mydełka, które w tym momencie teraz myślisz, że to już starczy lądują, które Marcin bierze. Chyba to trzeba co dwa dawać, co nie? Bo tak myślę, że trzy to nie chwyci. Tak. To co dwa. To wiesz co, ja myślę, że to nie jest dobre miejsce teraz właśnie, bo to najpierw trzeba dać tetrę. Marcin tutaj buduje wieżę. I tak samo też ściereczkami to nakrywamy, bo no wiadomo, dobrze było przed kurzem, ale w tym momencie wiecie, oddycha fajnie. Fajnie to oddycha. No z każdej strony naprawdę... ma, z każdej strony ma dostęp powietrza, tak jak powinno. Dokładnie. Mieć. Bardzo fajnie, higienicznie. No. A Emilka, zobacz. Tu są mydełka z twoich foremek. Widzisz, tutaj specjalnie zrobiłam sobie takie próbne odkłady z delikatnym olejkiem eterycznym, natomiast za mało go dałam, wiem, że muszę troszkę zapachu jest. No tak, tyci. Muszę dać zdecydowanie dużo więcej, ale no to była próba. No, ale zobacz, jak one pięknie wyglądają. Cztery, pięć. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boże, jak ja dobrze liczę do 8. Brawo. Te studia jednak ci w czymś pomogły. No, studia bardzo mi pomogły w liczeniu do 8. Tak.
Pierwsze klasy szkoły podstawowej z czerwonym paskiem, wiem, wszyscy myślą na dupie. To było tak, czerwony pasek był i na dupie, i na świadectwie. A na dupie to zachowanie założy się. No wiesz, do nauki trzeba było mnie zmuszać. Ja nie jestem z tych pokornych. Tak. Jak mnie coś interesuje, potrafię być bardzo dociekliwy, ale mało rzeczy mnie interesowało niestety jakby z samej szkoły. O, może w ten sposób. To co lubiłem, to niestety dostawałem za gramatykę i ortografię, czyli język polski, czytanie książek, to dostawałem gały za to, że ortografię miałem pokiszaną i piątki i moje prace były czytane tak na forum dla rodziców, bo tak pisałem jak dorosły i to już podstawówce. Zresztą w ogólniaku też były czytane i nigdy nauczyciele nie wiedzieli, czy ze mną jest wszystko w porządku. Bo tak miałeś bujną wyobraźnię za dzieciaka. No. Lubiłem, po prostu lubiłem pisać, niestety radosna twórczość młodzieńcza w była systemie gaszona. Edukacji jest gaszona, także jak macie dzieci, które coś tam, ja tak uważam, jeśli macie dzieci, które coś tam lubią swojego robić i niekoniecznie jest to jakby zgodne z kanonem, moim zdaniem nie gaście tego, bo to człowiek dużo musi przejść, żeby i tak postawić na swoim, a nie ma potrzeby go gasić. Dobra. I jedna tutaj nam tacka została, tak? Dobrze, to masz tutaj ściereczkę, żabciu. Weź to zakryj na razie, tak zanim skonstruujesz. Ale ja wiesz co, nie, to na tą dajemy, bo ja potrzebuję te maluchy znowu ze sobą wziąć. O kurde, znowu mnie czeka 2 dni kręcenia. Nie, 2 dni, ale powiem wam, że szczerze, no chyba z 4 godziny to kręciłem. A może mniej, tylko mi się wydawało, bo to taka nudna robota. Wydawało ci się, Klaudia na szpadlem latała po działce. A Marcin kręcił śrubki i sobie z kumplem gadał. Tak, a Klaudia drenaż próbowała zrobić. Widzisz, no, trzeba było, trzeba było się uczyć, to byś wiedziała jak śrubki wkręcać. Aha. A tak, to łopata i zasuwasz. Super. Nie nauczyli cię na studiach. Musi być podział, prawda? Oczywiście, równouprawnienie na siedlisku jest. Ja nie lubię kopać, to Klaudię wysyłam do kopania. O, słyszycie? Nie lubię gotować, to Klaudię też gotuję. Tak. Przepraszam, a co lubisz? Ja lubię drzemki. Lubię wstawać późno. Dobra. Słuchaj, nie pierdzie, bo jeszcze ludzie pomyślą, że ty nic nie robisz.